Czy mogę iść se pofarbować włosy? Nie, nie możesz się przefarbować włosów. No proszę. Nie, nie i jeszcze raz nie. Ja idę się kąpać. No i ty nie wychodź z domu, bo ja zamykam dom na klucz. No i już zamknięte. No i ja się idę kąpać. Ja zobaczę w komputerze, gdzie jest najbliższy fryzjerski salon. To bym tam se przefarbował włosy. Dobra, jest jakiś tu? Czekaj, sprawdzę to. Czy jest jakiś tu? O, znalazłem jakiś w pobliżu, idealnie, bardzo blisko mnie salon fryzjerski, tylko muszę trochę ciszej mówić. O kurde, ale dom jest zamknięty. Dobrze, że tu ojciec położył klucze. Dobra, mam klucze. Tak. Zamykam ojca w domu. Czekaj. Zamykam ojca w domu. Dobra, już zamknięte. Dobra. Ogarnę sobie tylko jakiś pojazd. Może taki rower. Dobra. Jedziemy do salonu fryzjerskiego. Przefarbować sobie włosy. Mam nadzieję, że tam będzie jakiś spray ogólnie. I że sobie pofarbuję włoski troszeczkę. Dobra. Idziemy. Tu jest jakiś salon fryzjerski. Wjeżdżamy do środka. Albo nie, zostawię rower. Dzień dobry pani. Dzień dobry bardzo. Witam bardzo pana tutaj w salonie fryzjerskim. Czy mogę panu obciąć włosy? Nie, ja nie chciałem obciąć włosów. Ja tylko chciałem pofarbować te włosy. Dobrze. A na jaki kolor by pan chciał? Bo mamy do wyboru no, różne mamy kolory do wyboru. No, to jaki by pan chciał kolor? Może być niebieski. A dobrze, niebieski kolor. To proszę usiąść na tym fotelu i panu zrobimy niebieski kolorek. No, może pan se sam zrobić, jak pan umie. Dobrze, proszę pani, sam se zrobię kolor włosów. Jak fajnie, łyskoczę. No i git, mam niebieskie włoski. Dobrze, płaci pan za to 20 złotych. Dobrze, proszę bardzo o pieniążki. Dziękuję i do widzenia. O, tylko się obawiam, co na to powie tata. Dobra, jadę do domu. Może się nie skapnie. Co tyż, synu, masz za włosy? O-o!